Tak. Mówi, że Warszawa jest jedynym miejscem, gdzie najwięcej jest mszy świętych. Rzeczywiście. Tu u Moherów rzeczywiście. Czy to tu na Saskiej, no, nawet ona jest z Gosławia, czyli gdzieś stąd. Tak. Radio kończy. Tok FM. Przepraszam za określone instytucje kościoła do jakichś kursów, kursów tego takiego. Rzeczywiście jest problem. Większość młodych przychodzących przychodzi, ponieważ przed sakramentem małżeństwa jest wymóg, tak? Proszę przyjść na trzy spotkania z poradni rodziny. Ale wszyscy, a przychodzi kilkadziesiąt par narzeczonych w ciągu jednego roku, około 100, 86, 90 podliczamy to. I mówią tak, a myśleliśmy, to będzie taki przymus, a potem mówią tak, dopiero w trakcie i kursu małżeńskiego, przedmałżeńskiego i tych spotkań zrozumieliśmy, jaki dla nas to jest ważny czas i wszyscy to mówią. Mało tego, jeszcze jedna rzecz, czyli parafia... Czyli Warszawa jest kościelna, Warszawa jest papieska, kościół rzymskokatolicki. Ale miejsce, które realizuje, jakby, znaczy daje szansę, tak, i wymaga, kocham i wymagam, i parafia też tak podchodzi do ludzi. My chcemy, że odpowiedzialność księdza proboszcza, księży posługujących, ale też świeckich, zaangażowanych, my jesteśmy, służymy innym, ale dlatego, że kocham i wymagam, czyli stawiamy też konkretne oczekiwania i potem mówią, jak dobrze, to był jedyny czas w naszym życiu, że myśmy się zatrzymali i przygotowali na przykład do małżeństwa. Odpowiedzieliśmy sobie na pytania, jak chcemy, żeby nasza rodzina wyglądała. Czasami, bo taka jest kondycja dużych miast, to co, o czym też mówił Zbigniew Franciszek, kwestia narzeczeństwa, przygotowania, żeby przywrócić temu okresowi właśnie ważny czas i przychodzą ludzie, którzy mieszkają razem. Właściwie mieszkają, praktycznie żyją jak małżeństwo, są przed ślubem. Ale doświadczenie moje, i na tym zaraz kończę, jest takie, że rzeczywiście... Że kobieta wypowiada się tu z Wrocławia, ponieważ my jesteśmy tu na Saskiej Kępie, to więc obok, to więc obok. Albo ta pani nam powiedziała, że my tracimy, że to jest gorzej, tłumaczę, podaję argumenty. Ale powtarzają przede wszystkim, że w tej parafii są wysłuchiwani w każdej sytuacji, nikt ich nie ocenia i dlatego chcą tu przychodzić. A poza tym realizowanie tego, że się stawia im wymagania zgodne z zasadami naszej wiary, przykazań, chociażby szóste przykazanie, nie cudzołóż, ja jasno zawsze o tym mówię, z miłością, ale bardzo jasno. I oni mówią, tak, rzeczywiście miała pani rację, inaczej wyglądało nasze narzeczeństwo. Więc też chyba to doświadczenie, co chciałam o tym powiedzieć, że parafia, która jest, jakby nie patrząc, czy to są godziny pracy, służą wiernym o każdej sprawie porze dnia i nocy i wychodzi się do różnych grup młodych, starszych z takimi propozycjami, to daje ogromną szansę, że ludzie przyjdą. Ludzie czują, że są oczekiwani. To teraz poproszę księdza profesora Bronisława Mierzmińskiego, żeby nam powiedział troszeczkę o tych wyzwaniach współczesności i o duszpasterstwie rodzin w parafii, też w takim wymiarze właśnie, czym to duszpasterstwo jest, ale wobec tych wyzwań, o które chodziło... No tutaj Beata z Wołomina to chodziła na ostrogamsko po 10 złotych do księdza, czyli że ksiądz jako ojciec, ksiądz jako matka, że nawet grosze daje. Dla Beaty, żeby Beata nie była głodna, żeby Beata nie była chłodna. To ta Wołomina nasza, Beata. I tak mi może przekazał osobiste, odpowiadając na pytania ojca. Od wielu już lat nad moim biurkiem, miejscem mojej codziennej pracy, wiszą dwa obrazy. Jest to ślubne zdjęcie moich rodziców, pięknych i młodych, że to grudzień 1939 rok.
obraz, a drugi pełny symboliki, piękny obraz świętej rodziny z groty z Betlejem, gdzie Maryja po porodzeniu Jezusa, dzieciątka, z miłością patrzy na Józefa, trzymającego w ramionach nowonarodzone dziecię Boże. I do tych dwóch obrazów było jeszcze miejsce, doszedł trzeci obraz świętego Jana Pawła II. Dla mnie to jest jakieś podsumowanie teologii rodziny, małżeństwa i rodziny, teologii, którą się zajmuję od czasów mojego doktoratu jeszcze we Fryburgu Szwajcarskim. Ale o doktoracie to musi powiedzieć, nie? Rodzin w Poznaniu. Wszystkie wykłady z teologii pastoralnej, naukę... Teologii. ...na małżeństwo i rodzinę. Dlaczego też się obraz? Witamy. Najpierw pierwszy obraz ślubu rodziców. Przecież to jest początek naszej historii. Każdego z nas. Ja Bogu dziękuję do dzisiaj, że rodzice dali mi dwie najcenniejsze rzeczy. Miłość i życie. Życie i miłość. To zresztą w ścisłym powiązaniu. To jest ten dar, który pozwolił mi jako dziecku przejść przez całą drugą wojnę światową. Obraz świętej rodziny to jest naprawdę nie tylko jakiś nierealny wzór dla nas, ale to jest codzienny przykład, ja jestem głęboko przekonany, dla każdej katolickiej rodziny. Ta niezwykła miłość Józefa i Maryi i to spojrzenie Maryi na Józefa, a Józefa na dzieciątko, które trzyma w swoim ręku. Jan Paweł II, papież rodziny. To ta osoba, która najlepiej nam przybliżyła wielkość, wartość, świętość i powołanie rodziny. I wracam do tej refleksji. Dwa obrazy, jak gdyby. Z jednej strony to, co ksiądz profesor Wielewski przed chwilą mówił, parafia jako wspólnota, komunio wszystkich wiernych, ale przede wszystkim rodzin. A drugi obraz to jest rodzina. Rodzina jako kościół domowy, rodzina jako, jak Jan Paweł II mówi, osobowa komunia miłości i rodzina jako sanktuarium domowe. Nie byłoby tej parafii tak wspaniałej jak parafia Ojca Pia, którą miał okazję także poznać wielokrotnie, nie byłoby tak dobrych parafii w sensie związku z Panem Bogiem i świadomości Kościoła, gdyby nie było sanktuarium domowego i gdyby nie było właśnie rodziny ukształtowanej na wzór Kościoła, czyli Kościoła domowego. Zresztą to nie tylko refleksje biblijne, kiedy myślimy, że święty Paweł kazał, prosił, żeby pozdrawiać kościoły w domu, a Akwilii, Pryski. Pierwsi chrześcijanie wspierali się w domach wiernych. A proszę pomyśleć o dzisiejszych czasach. Tam, gdzie jest straszliwe prześladowanie, jedynym kościołem, bo kościół został zniszczony, straszliwie, księża zostali zamordowani, zresztą nie tylko księża, to jedynym kościołem zostaje dom, gdzie trzeba może w wielkiej tajemnicy właśnie zwracać się do tego, który jest dla nas drogą, prawdą i życiem, do Chrystusa. Jak bardzo to jest kościół tego. Jaka jest ta niezwykła tożsamość pomiędzy rodziną, a pomiędzy kościołem. Pomiędzy kościołem a rodziną. I dlatego... Ludzie jak psy umierają. Jestem głęboko przekonany z tych wszystkich lat pracy, że tuż po serce rodzin należy do podstawowych zadań kościoła. Jeśli rodzina będzie mocna, twarda, silna, jeśli to będzie rodzina kochająca się naprawdę, to wtedy ta parafia będzie bardzo żywotna. To wtedy ta parafia naprawdę będzie jakoś promieniowała w stanie swoim otoczeniu. I jestem także przekonany, że każdy z nas, nie tylko jak tutaj siedzimy, ale każdy z nas, z którym się spotykamy i kiedy czujemy głęboką wiarę, to trzeba szukać naprawdę korzeni rodziny. Dzięki Bogu, tyle lat byłem za granicą, że naprawdę mamy rodziny wartościowe, bardzo solidne, niezależnie od najróżniejszych problemów, które przeżywamy, od trudności, z którymi właśnie młodzi muszą się borykać. Tyle razy studenci w Instytucie Studiów nad Rodziną mówili mi, proszę
ksiądza, przecież my byśmy chętnie zawali związek małżeński, tyle nam życia wartości rodziny. Ale my nie mamy kąta, gdzie się rodziców nie zmieścimy, nie mamy żadnych perspektyw pracy, nie mamy szans na przyszłość. I to chyba jest bardzo istotne, żeby duszpasterstwo rodzin podkreślało, że nie głosi jakichś, nie wiem, zobowiązań, trudności, jakichś wymagań niesamowitych, które nie wiadomo dlaczego Kościół mnie się narzuca, ale poprzez duszpasterstwo rodzin, Kościół do młodych. No ale dzieci żyją przy rodzicach, to więc co oni chcą mieć? Pałac? Co oni chcą mieć? Oddzielne mieszkanie? No to kto to nie ma czegoś takiego? No to więc, jeśli mają takie wymagania, uproszczenia, no to nie... Nie zmarnujcie tej miłości, która zaistniała pomiędzy wami i którą Kościół chce po prostu umocnić. Chce uszczęśliwić w jakiś sposób otoczyć twoją troską i opieką. I to właśnie chyba jest najistotniejszy W kontekście tego, co powiedział ksiądz profesor, kiedy spotykają się, może państwo, z osobami młodymi, tymi, którzy są w jakichś związkach, czy partnerskich, czy mają małżeństwo zawarte także kościelne, ale... Czyli widzicie państwo, Warszawa, Wrocław, Saska Kępa, krakowskie przedmieście, Kinokultura, Chmielna, co dzisiaj jest, Marszałkowska, Pałac Kultury, Stalina i Lenina, Rotunda, co jeszcze jest, no centralny 507, ten pomnik taki, co przy Nowotelu jest, proszę państwa, pełno bezdomnych tam chodzi pod tym hotelem Nowotel w poszukiwaniu żywności. Ktoś może z Niemiec bułki pozostawi jakieś, ktoś może z Ameryki Białystok, z USA, z Londynu, z Anglii, ktoś może jakąś siatkę z kanapkami zostawi, to więc ci bezdomni się łaszą tam w centrum. No to co dzisiaj miałyśmy, no ale wiecie państwo. Wcale do Jezusa Chrystusa nie trzeba się modlić w domu, bo jeżeli tam na Marszałkowskiej spotykamy pełno ludzi bezdomnych i śpią na tych ławkach na Marszałkowskiej, to więc to co mówię, że dzisiaj jest tak zimno, może niekoniecznie akurat bardzo zimno, ale będzie minus 15, minus 35. To tak chodzą, włóczą się i już nie śpią na ławkach, już na baczność, już trochę posiedzą tu, trochę posiedzą tam, chodzą, dużo się chodzi. I w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, no też ci, którzy, studenci polscy, którzy są z województwa mazowieckiego, a więc może nie z samej Warszawy, spod Warszawy, albo z innych województw tu polskich, przecież nie z USA, przecież nie z Anglii, przecież nie z Niemiec na dobrej 56, przecież nie z Moskwy, ale czasem nawet z Arabii są, prawda? Ale to niewiele, bo boją się Polski, nie lubią Polski, nie chcą Polski, nie chcą tutaj w Warszawie studiować. Tu nie jest bowiem Anglo, Ameryka, Białystok. Tu nie ma ludzi prawych, tu nie ma ludzi prawosławnych, a z tego, co tutaj ksiądz mówi, to, że co wynika, że parafia katolicka jest niedobra, że parafia katolicka jest niegościnna. No, tak na to wychodzi. Nie mają też wzorca na życie, na wartości, tutaj odnajdują często siłę i sens. We wspólnotach i w wartościach, które im Kościół proponuje. Czy nie widzą tego jako zbyt wzniosłe dla nich wymagania, że też ta otoczka świata, ta mentalność konstrukcyjna i taka, o czym mówił papież Franciszek. No, naśladują Amerykę, naśladują Anglię, naśladują Niemcy, Moskwę, nawet Czechosłowację, bo tam jest co razy lepiej jak tutaj
Polsce. Także Kopacz mówi, że Kopacz, kłamstwa kopacz.pl zostawiła wielkie bogactwo w Polsce, bo rzeczywiście Unia Europejska jest bardzo bogata, jest szczodra i daje. No ale co z tych pieniędzy, z tego wszystkiego zrobi dziadostwo? Czy to, jak to Rysia mówi, że dziadostwo. Co z tego będzie, to my nie mamy pojęcia. rysiaczubak.pl Ryszarda Blok Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Longstrom Extra. Dojrzewają do wartości i mówią, ja przed nawrócenia i ja po nawróceniu. I to bardzo piękne świadectwo przedstawiają w różnych miejscach. Ale to już pasterze widzą na co dzień. I to oddajmy go z księdza Zoroszczowi. To i powiedział taką kwestię. Ludzie odchodzą od Boga. To jest widoczne. No bo jak takie dziadostwo w kinie kultura. Przyszła matka z córką. Córkę dziad katolicki w okularach wpuścił. Bo ona była w okularach chuda jak gwizda i się przeciśnie, coś tam popytlowała. Oczywiście, że nie miała zaproszenia, a matki nie wpuścił, siwej staruszki, no to matka sama musiała jechać na Saską, bo my mówimy o Saskiej Kępie, o Wrocławiu, parafia Gosław, parafia Saska Kępa. Innej parafii tutaj w Warszawie nie ma tu w ogóle ludzi prawosławnych, nie ma baciuszek, nie ma cerkwi. Są tylko parafie moherowych wszelkich, lepszych, moherowych gorszych, które się nienawidzą, które patrzą na siebie, nienawidzą siebie, bo za dużo do stołu, za dużo. O stół też chodzi, bo nie są gościnni i są biedni, biedni. Jeżeli ksiądz, robot, księża wikariusze nie będą żyli parafią, będą tylko urzędnikami, jeżeli będą, jak mówił papież, się pachnieli owcami, czyli będą dla ludzi, o każdej porze dnia i nocy, nawet otworzą kancelarię, kiedy jest zamknięta. Nawet się zainteresują potrzebującym owoce sądza na przykład. I wtedy się ta rodzina, kiedy ksiądz nie jest alienowany, ale żyje w parafii, jest dla ludzi. Spala się jak świeca, jak ojciec w rodzinie. Wtedy jest to rodzina. Ja mam wrażenie, że ksiądz Roszner stawia często na dzieci, na młodzież, ale oni przez nich trafiają dorośli. Tak. Dzieci, dwa lata temu ja byłam chrzestną osoby, która jest dużo starsza ode mnie, bo tutaj odbywają się chrzty w okolicy Wielkiej Nocy ludzi, którzy są dorosły. Także przy okazji chrztu swojej córki, mama ponad 60 lat też przystępuje do chrztu. Także tutaj bardzo, no, graniczące z cudem czasami obserwuję. To jest działanie patrona świętego ojca Pio, on specyficzny. On potrafi, jak mówił sam, nie da za to. Kto go pozna, to go zatrzymuje. Ja pamiętam doskonale jeszcze klimat przed zaczęciem, kiedy zanim była realizowana parafia, bo trzeba dwa słowa powiedzieć, że Gocław to jest około 60 tysięcy mieszkańców i po prostu były spiętrzone parafie, znaczy przeciwia jeszcze jedna. I później pomyślano, aby biskup pomyślał, żeby widzieli trzecią parafię. I w momencie, w którym parafia powstawała, był problem, na jakim gruncie, no różnych takich materialnych aspektów, które są niezbędne do budowy, ale również atmosfera nie była taka, powiedziałbym, entuzjastyczna w stosunku, a kolejny kościół się buduje, a może nam by się sklepy po prostu przydały. A w tym momencie, i tutaj mądrość była u księży, mianowicie powstała kaplica, która której teraz obecnie się, znaczy w budynku, w którym się obecnie znajdujemy, w którym jest jednocześnie pływane. I ta kaplica powoli zaczęła się zapewnić. I jak ludzie zrozumieli, że już jest za ciasno w tej kaplicy, to jest coś takiego.
I jak tutaj naprawdę były msze święte, po prostu no i duszno było, i zimnie, jak ludzie, no dzieci. No taka była atmosfera, no rzeczywiście niesamowita, ale ludzie poczuli, że tak się ocierają do siebie, a właściwie to nawet oddechu złapać nie mogą, nie? Bo taki ścisły. No to budowa kościoła, która zaczęła łączyć ludzi, bo przez trudy, różne wyzwania, które na spoczywały na proboszczu oczywiście, ale świeccy się włączali w różny sposób w budowę, to jest gigantyczna świątynia, no po prostu wybudowanie tego kościoła w tak krótkim okresie, krótki jak na tego typu budowę okresie, to było olbrzymie wyzwanie, które łączyło ludzi i pomysłowość się wyzwalała i grupy różne, które przy parafii po prostu powstawały. I to mnie też ciekawi, no, taka budowa kościoła, bo wydaje się, że dzisiaj ludzie no ewentualnie trochę popsiaczą, no ale coś tam na tacę wrzucą, jak jest ta taca powiedzmy budowlana tak zwana, nie wiem jak tutaj to wygląda, ale tak nieraz w parafiach jest. Ale coraz, no nie wiem czy coraz rzadziej, bo ja nie prowadzę badań, to też bym źle powiedział, ale pamiętam nawet powiedzmy z lat dziecinnych, że ludzie przychodzili na budowę, pomagali, organizowali się, zarówno materiałów wtedy nie było i tak dalej. Czy dzisiaj to też jest obecne, że ludzie się interesują, przychodzą, oglądają, pytają, a co teraz będziemy robić, z akcentem na będziemy, a nie co ksiądz będzie robił, tak? Tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten element, że po prostu potrzebujemy tego kościoła, że to nie jest właśnie tak jak na początku niektórzy, ja nie mówię już, ale były takie głosy, słyszałem. Ale właściwie po co nam kościół, tyle się buduje kościołów. Ale ten element właśnie, że ten kościół jest jednak potrzebny, bo jest za ciasno z tej kaplicy. No to jest naturalne, że po prostu no, gdzieś musimy się pomieścić jako ta wspólnota parafialna i ten kościół równolegle. Ale to, co mówił ksiądz proboszcz, że wpierw powstaje kościół w sercach ludzi, a nie w sensie takim, powiedziałbym, materialnym. I to było, to miało fundamentalne znaczenie, bo ludzie to zaskoczyło. I ojciec Pio, patron wspaniały, święty ojciec Pio, rzeczywiście, no, tu się rzeczy niezwykłe w naszej parafii dzieją i to ksiądz Andrzej mógłby najlepiej opowiedzieć, ile właśnie, to co o czym wspominała pani, ile jest właśnie późnych chrztów, ile pojednań w rodzinach, ile no, jakieś wyprowadzenia z trudnych sytuacji, chociażby intencje muszalne, ile jest o wyleczenie z nałogu, o z ciężkich chorób. Tu też są świadectwa, przyjeżdżał kiedyś bardzo znany aktor, który mówił o swoich doświadczeniach w walce z chorobą. I to powoduje, że parafia jest taką przestrzenią żywą, to znaczy nie jest, mówiąc w słowie, z dzisiejszym językiem usługa religijna, która jest i po prostu się przychodzi i się z niej korzysta, tylko każdy coś daje, każdy korzysta i każdy jest na swoim miejscu, bo duszpasterze są szafarzami sakramentu i tego, co opowiadają Państwo, to wnioskuję, że ta parafia Ojca Pio jest zupełnie taka szczególna. Może ja coś powiem. Tak, już sekundkę, nie to jest wyjątkowa, bo znowu bym może popełnił popa. Ja tylko znam statystyki, że w Warszawie generalnie nie za wiele osób chodzi do kościoła w niedzielę. A tutaj to jest parafia, a tu jest parafia warszawska. W związku z tym rozumiem, że to jest jakaś enklawa taka, no, nie zrozumiała, tak? Ojcze, ale zostawiające, że my mieliśmy pasterkę jak gwiazdy, widać było przez bram dachu i okna, gdzie wiatr wiał, ode mnie zimno, ale właśnie ten opłatek, który księża wynosili na tacach, gdzie wszyscy mogliśmy się dzielić, to jest coś wzruszającego i to nas łączy. Specyfiką parafii jest chyba to, że są msze święte o różnych porach, bo jest i o 15 z koronką, czy jest to nasza święta Faustyna. Dużo jest tutaj mszy świętych. Tu skąd nadanie nasze radio? Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra i jest bardzo dużo mszy, bo byśmy tutaj nie nadawali. W tym pomoc, co fundować?
bardzo dużą mszy. Jest bardzo dużo tej moherowości. Na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. Moherowości. Dużą mszy. Chicago jak Chicago, darujmy sobie tam Chicago. Tu jest Polska. Polska A. Moherowa. Katolicka Polska A. Gdy jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. Moherowej Polsce A. Moherowa Warszawa. Katolicka Polska A. Oni wiedzą, że, jak mówił ksiądz Kot w świętej pamięci, dobry rybak siedzi z wędką długo. I u nas ludzie wiedzą, że na tą mszę nie przyjdą w dzień powszedni czy w niedzielę, tak on jest. Bo on wie, że jest tym, który po prostu jest na wydzielniku Boga. I to jest właśnie, że to jest taka troska rodziny, że jako proboszcz, jako ksiądz troszczę się o swoje dzieci, o parafię, żeby wyspowiadać, udzielić sakramentów, pomóc, powiadać, pójść na herbatę. Wielką sprawą jest kolęda. Kiedy my idziemy do ludzi, rozmawiamy, czasami się spieszymy, ale oni wiedzą, że w razie czego mogą w kościele porozmawiać, że ksiądz jest dla nich. Gdyby nie przyszli, nie jesteśmy. Jak to przyjmują księży po kolędzie? Jak to wygląda? Specyfika pracy jest taka, że przyjmują. Nawet jeżeli czasami to jest Warszawa, czy studia, praca, zagranica, nie zawsze może zdążą nam przez święto, ale po kolędzie przyjmują. Gosław, Gosław, Stawka, Stawka, Warszawa, Warszawa. To w Starym Testamencie, błogosławieństwo ojca i matki, błogosławieństwo proboszcza, kapłana. Z Babilonu do Babilonu, Babilonki do Babilonu. System rzymsko-łaciński, a więc dlaczego nie do Rzymu, nawet na pogrzeb Jana Pawła II, na pogrzeb jechali. Ludzie już mieli dosyć takiego przegięcia i spodziewali się strasznie trudnej kolędy, że znów będą ludzie narzekać, że a księża to, a księża tamto, a księża siamto i się bardzo mile zaskoczyli tym, że ludzie w normalnej księży zaczęli podchodzić jakby już zmęczeni tym jazgotem na księży, na kościół, że jest też jakieś takie już odbicie, że taki odruch, powiedziałbym, przepraszam, wymiotny w ludziach, że już nie mogą tego też słuchać w nieskończoność. Dobre moje, dobry skończ. Nabożeńcy u nas wychodzą na kościół i rozmawiają z parafianami, a nie jak parę dni temu byłam gdzieś w kościele, gdzie wkrótce chciałam wrócić po coś, ale wszystkie drzwi były zamknięte do kościoła. No tak, to jest to, które na rozmawianie ksiądz Toreto się zgłasza. Ja chciałam jeszcze podkreślić, że jakim wspólnym mianownikiem tej refleksji księdza proboszcza, który Bogu dziękuje za swoich parafian, którzy dziękują Panu Bogu za swojego proboszcza i za wszystkich księży, którzy tu pracowali, pracują, streszczeniem tej niezwykłej, jakże ważnej, cennej współpracy to jest właśnie duszpasterstwo rodzin. Możemy sobie najpierw powiedzieć, będąc bardzo długo za granicą, przygotowując doktorat, ale przygotowując pracę na temat duszpasterstwa rodzin, mogę spokojnie powiedzieć, w żadnym kraju nie spotkałem tak rozwiniętego duszpasterstwa rodzin jak w Polsce od 50 lat. Od momentu tej niechlubnej ustawy w 56 roku pozwalającej bez problemu na aborcję. To jest teren tej współpracy. Z jednej strony księża wiedzą dobrze, jeśli chcą dotrzeć do parafian, to poprzez rodziny. Parafia Gosław, parafia Warszawa, parafia Dobra, 56, parafia Rotunda, parafia Pałac Kultury Stalina i Lenina, parafia Dworzec Centralny, parafia Krakowskie Przedmieście, parafia Kinokultura, parafia Teatr Wielki, parafia Galeria Kordegarda, parafia Pałac Prezydencki Komorowskiego. Państwo zobaczą, jakie nudy. Jeszcze jak był Komorowski, to coś się działo, a teraz nic. Nieskromnie dodam, moi studenci jeszcze z Poznania. Gdy dziadostwo wygrywa, nic się nie dzieje. To naprawdę są wspaniali ludzie oddani całkowicie Chrystusowi Kościołowi.
I on przed Ojcem Świętym, wobec wszystkich ojców synodalnych i niestety niektórych ojców, którzy weszli z zakonu, w imię miłosierdzia i chęci dotarcia do trudnych sytuacji rodzinnych, wygłaszali dość dziwne twierdzenia. Ja tylko przytoczę fragment ich wystąpienia, świadectwa przed Ojcem Świętym, papieżem Franciszkiem na auli synodalnej. To są ich słowa. To jest moje najlepsze kredo polskiego duszpasterstwa rodzin. Jesteśmy przekonani, cytuję ich, że wspólna praca dla rodzin, wspólna modlitwa i częsta eucharystia uratowały nasze małżeństwo od wszelkiego rodzaju kryzysów. Uważamy, że reprezentujemy normalną rodzinę, która wierzy w Boga i jest częścią Kościoła katolickiego. Odpowiedzialność takich rodzin jak nasza polega na stawaniu w obronie tych, którzy cierpią i umierają z powodu imienia Chrystusa. No na tym polega parafia. Stawiamy się ideologiom, które starają się zniszczyć nasze małżeństwa, rodziny i dzieci. Dlatego chcielibyśmy, jeszcze trwały synod biskupów przed końcowymi decyzjami, aby synod biskupów, to są ich słowa dalej, zachęcił ludzi oraz docenił następujące wartości. Małżonków, którzy są wierni sobie i Bogu. Małżeństwa, które wychowują wierność dzieci, nawet w trudnych sytuacjach. Ja tylko dodam, ile razy odbiera się po dzieci tym biednym rodzinom, to jest skandaliczna rzecz. Wracam do tu. Małżeństwa mężczyzn, którzy dbają pełną odpowiedzialnością za swoje rodziny. Nawet biedna rodzina to jest coś. Nawet biedna. Małżeństwa, które nie mogą mieć własnych dzieci, ale odrzucają nieetyczne metody popełnienia. Tych, którzy zostali opuszczeni przez pół małżonków, ale nadal są wierni sakramentalnej przysiędze ślubnej i nie wchodzą w nowe związki. Młodych ludzi, którzy przygotowują się do małżeństwa, żyją w czystości. Wszystkich, którzy nie założyli swoich rodzin, ale żyją samotnie i są wierni nauce Kościoła. Chcielibyśmy, aby Kościół objął z większą troską małżeństwa w kryzysie. Chcielibyśmy również, aby nasz ukochany Kościół grzeszników pochylił się z miłością nad grzesznikami i powiedział im to, co Jezus powiedział do kobiety złapanej na cudzołóstwo. I ale już od tej chwili nie grzeszniczy. Jesteśmy przekonani, że jedynym prawdziwym sposobem, aby pomóc grzesznikom, jest pomóc im w nawróceniu do Boga. A oni rozdmuchali to, Magdalenę, no. Powrót do życia w czystości. A to był taki ala epizod. I dramat, i myśli jakiejś kobiety, bo się nie zamordować. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim naszym kobietom, zaangażowanym tak ofiarnie w duszpasterstwo Pani Agnieszka. Dziękuję bardzo księdzu profesorowi za ten cytat, bo jeszcze nawiązując do pytania ojca. 26 października. Może są, tak jak mówi ojciec, święta tańczy na peryferiach, troszkę nie są tak zaangażowani w życie parafii, czy są młodymi ludźmi, którzy właśnie nie potrafią się odnaleźć w kościele, mówiąc, że może te takie moralne poprzeczki są zbyt wygórowane. I ja bym chciała powiedzieć, że to jest niesamowite doświadczenie właśnie pracy w poradni, ponieważ kilkakrotnie spotkałam się z sytuacją następującą, że przychodzi para i mówi tak, proszę tak. Pani, myślę kiedyś, parę lat temu, że to prowadzą dziecko małe, i mi tak jak większość naszych znajomych. Uważam to, że Kościół jest tam niepotrzebny, sakrament małżeństwa jest tam niepotrzebny, to sobie poradzimy. I zaczęliśmy mieszkać razem, podjęliśmy życie małżeńskie, współżycie, urodziło się nasze dziecko. I proszę sobie wyobrazić, no już nie was przybyło, się upił dzisiaj. Widzicie Państwo, już go nie ma. Trzeba chodzić jak za dzieckiem.
nam brakuje... Skandalistą. Tak. Jest prawnym sakramentem. Jest was przybyłowy. Teraz tak właśnie, to co ksiądz profesor powiedział. I nic to nie ma. Że parafia, w ogóle parafie, duszpasterstwo... I zaraz będzie. Parafia w ogóle... O 12. ...które posiadane doświadczają do nas, tak? Jeżeli nie rozumiecie, czy szukacie drogi, my porozmawiamy z wami, pokażemy wam. Jest tak wcześniej, że tego i tego dnia, to znaczy teraz przychodzę, no właśnie, czy widzę dzień tygodnia do pani psycholog, mogą tutaj sobie przyjść. I miał miejsce, ja mówię o kilku, pięciu, sześciu takich parach, które właśnie idą tą drogą taką w nurcie tego zlaicyzowanego świata, zobaczyłem, że to do nich w każdym razie prowadzi. Przyszły i mówią, no to jest sakrament. I wtedy odwołują tą drogę nawrócenia i dlatego, że tam obecną wybrali taką, która była pozbawiona wartości, doprowadziłem do nikąd. Ja myślę, że to daje ogromną osobą, które są zaangażowane na pewno księżyci, też pracujący potwierdzą, daje wielką radość, tak? Bo jest dobrze, to jest dobrze, ale odnaleźć takie, jak te osoby zaczynają pragnąć. I właśnie mi się wydaje, że to też jest ten wymiar bardzo ważny parafii. Że jeżeli parafia jest właśnie otwarta na wszystkich, to znaczy nie jest taką enklawą tylko tych idealnych, bo takich ludzi nie ma po prostu, czy nawet tradycyjnie idących do nich, tylko właśnie osoby, że nie boją się przyjść ludzi, którzy może mają podwórkę z Panem Bogiem, jak to się mówi, nie odnaleźli tego, tej pełni wiary. A druga myśl jeszcze krótka, doświadczenie też własne, zaangażowania właśnie w przygotowywanie do sakramentów. Bardzo wyraźnie to się potwierdza. Jeżeli chce się rozmawiać z młodymi, przedstawi im się z sercem płynące argumenty o rzeczywistości, które tutaj księża też mówili, pani mówiła, pokazać, dlaczego jest warto dotrwać do ślubu w czystości, jaką to wartość konkretną niesie, a to jest bardzo konkretna wartość. I przedstawi, jak wyglądają te pary, które może się nie chcieli. Ale nawet dzisiaj z tym, że rozmawiałam, mówię, słuchaj, że tak jak się mieszka razem, często te osoby, skoro one sobie wszyscy mają wszystko, są smutne. A przychodzą narzeczeni, którzy realizują to na tej wszystkie narzeczenie w stanie małżeństwa przed ślubem, to jest zawsze ludzie wszyscy radości, przez które ta relacja jest żywa radości. I jeżeli chcesz iść tą drogą, jeżeli się wytłumaczy, dlaczego tak jest lepiej, to nigdy młodzi nie uciekają. Nawet jeżeli to się kojarzy, łącze z wymaganiami pewnymi, to nie jest to, co się mówi, takie narzucenie, jakiegoś takiego, takiego, tak, kadańca moralności, tylko wtedy oni mówią dobrze, coś, co ma sens, ta ofiara. I to czekanie ma sens. George Magdalen, to akurat protestant jest, który... Ten Maciej pogubił wszystko, upija się i tak samo z Wiesławem będzie. Przebyłowice ma. Mówi o tym, że wychowanie bez relacji prowadzi do negacji. I chyba... Także mówię, nawet jak się pożegnamy, jak się pożegnamy, z Wiesławem Przybyłowiczem to mówienie, nie upijaj się, bo pogubisz dowód, to potracisz wszystko, nawet nie dostaniesz nic. Zaczynają się tak ścierać w takim złym tego słowa znaczeniu. Natomiast jeżeli zaczyna się jakaś relacja, to wtedy to wtedy nie ma takiego oporu, bo jest rozmowa, jest argumentacja, jest słuchanie się nawzajem. I wtedy to już też inaczej wszystko przebiega. Ja podam teraz numer telefonu do naszego tutaj studia gościnnego księdza profesora Andrzeja. I to jest numer 538, proszę Państwa, żeby zapisać, bo to nie są numery do Torunia. 538-806-291. Także będziemy dzwonić, proszę Państwa, będziemy dzwonić. 291, oczekujemy już na połączenia.